Was Legion jeszcze, więc wszystko może zmienić, ale jak Pan ocenia wstępnie do Krakowa, to nie przyznaje? No przede wszystkim trafia kolejny raz w drugiej kolejce na bardzo dobrego przeciwnika. W pierwszej kolejce Korona Kielce pokazała i charakter, i determinację, i tam jak gdyby tymi cechami została przebita przez Koronę. Natomiast tutaj trafiła na bardzo silnego przeciwnika, który dobrze zaczął. Strzelił bramkę, było już im ciężko. Mamy przerwę, zobaczymy co się zmieni. Przydałaby się bramka, ale widzimy, że Legia kontroluje mecz i po tych 45 minutach jest zespołem lepszym, zdecydowanym, ma lepszych piłkarzy w swoich szeregach. Powiedzmy też szczerze, że duet Żydko postanowiło nie grać, że rewelacyjnie. Tak jak powiedziałem, trafi na dobrych przeciwników, w środku bryluje Wrdolia, który no, tak naprawdę przebija wszystkich, dobrze gra. Dobrze właśnie gra Borysiu w środku pola i Wrdolia, to są piłkarze wiodący w tym momencie, no i przebijają Krakowie. Co Pan z Pan wyradził na Mistrzostwa Szatelowa, co można zrobić w takiej sytuacji? To do trenera już, nie wiem, no przede wszystkim no trudno, 2-0 z 2-0. Nie wiem, zobaczymy, jak no, potrzebna jest bramka. I chyba potrzebny też pomocnik ofensywny, kreatywny, tak jak Mateusz Pil, bo nikt nie rozgrywa. No pewnie potrzeba, coś potrzeba, myślę, że przerwie się coś zmieni.